Wypowiedź będzie poświęcona romansowi poezji z liczbą, ale z li nie w tym sensie, iż chodziłoby o liczby, czy może o wiersze, które, w których pojawiają się liczby lub w których liczba jest stematyzowaną bohaterką utworu. Takich wierszy jest mnóstwo w poezji polskiej. Na czele tych wierszy. Stoi oczywiście wiersz Wisławy Szymborskiej o liczbie pi, prawda? Liczba pi jest właśnie tematem tego utworu, ale znam również takie teksty, gdzie liczba pi funkcjonuje jako reguła budowania poszczególnych wersów. My zajmijmy się troszeczkę innym obszarem rachowania poetyckiego. Proponuję, aby porozmawiać troszeczkę o wierszu sylabotonicznym w poezji polskiej. Proszę Państwa, jest tak, że najczęściej poezję definiujemy jako specyficzną organizację języka, a więc taką organizację, która wyodrębnia i odróżnia poezję od tekstów prozatorskich i od, odróżnia od tekstów yy, mówionych w języku, nad, pisanych w języku naturalnym o charakterze informacyjnym. I tę specjalną organizację. Upatrujemy przede wszystkim w obszarze wersyfikacji. To bardzo chyba dobra definicja, bo faktycznie pokazująca różnicę pomiędzy poezją a prozą. A więc wersyfikacja to to, co wyodrębnia poezję, coś, co jest nieobecne w prozie i w języku potocznym, a stanie się bohaterem naszych, naszych rozważań. Można byłoby bowiem powiedzieć, że poezja, inaczej mówiąc, a korzystając z poprzedniej definicji, to wiersz złożony z wersów, a więc regułą, która rządzi w wypowiedzi poetyckiej, staje się ekwiwalencja. Poezja zachowuje tutaj taką pamięć o swojej genezie i wiersz będziemy rozumieć jako jednostkę intonacyjno-składniową składającą się z sylab a więc swoiste przygotowanie do wypowiedzi tego tekstu złożonego z wersów będziemy nadal dalej mówić o wersach i o wierszach więc może Przypomnę tutaj terminologię, która, nam, która będzie pomocna w tych rozważaniach. Weźmy inicjalny wers pana Tadeusza. Litwo, ojczyzno moja, ty jesteś jak zdrowie. Wers pierwszy składający się, jak policzymy, z trzynastu sylab i takie rozmiary wersowe jak trzynastosylabowiec, trzy sylabowiec, 3 jedenastosylabowiec bardzo często dzielą swoją intonację i składnie na pół, mniej więcej na pół, czyli na pół, a więc na dwie części. Wiersz w Panu Tadeuszu dzieli się, posiada średniówkę, bo tak nazywamy ten przedział, posiada średniówkę na po siódmej sylabie. Litwo, ojczyzno, moja, przedział, ty jesteś jak zdrowie. Ta średniówka dzieli nam wers na nagłos, ten człon przedśredniówkowy i wygłos klauzule, czyli człon pośredniówkowy. Zatem gdybyśmy mieli opowiedzieć o wersyfikacji pana Tadeusza, na pewno powiemy, że jest to 13 zgłoskowiec ze średniówką po siódmej sylabie. I tutaj właśnie przy takim opisie pojawia się już. Ów romans poezji z liczbą. Chodzi w gruncie rzeczy o rytm poetycki. I jeżeli przyjrzymy się owemu romansowi, obszarom, w których ten romans się dokonuje, to oczywiście należałoby wydzielić cztery takie sfery. Po pierwsze, liczymy w poezji ilość sylab w poszczególnych wersach. Wyodrębniając trzynasto zgłoskowiec, o którym przed chwileczką mówiliśmy, ale zgłoskowiec, 10 zgłoskowiec, 11 zgłoskowiec, to są wersy najbardziej charakterystyczne dla wiersza polskiego. Po drugie, liczymy ilości wersów i bardzo często układ rymowy w strofach. W zwrotkach, które też liczymy, kiedy mówimy o wierszu, prawda? I wyodrębniamy na przykład takie strofy jak dystych, a więc strofa dwuwersowa, tercet, złożona z trzech wersów, tetrastych, złożony z czterech wersów, czy na przykład oktawa, czyli strofa ośmiowersowa. Liczymy wreszcie specyficzne układy które powodują, że strofa zamienia się w pewien gatunek poetycki. Takim przykładem jest na przykład sonet, a więc wiersz złożony z czterech strof, najczęściej dwie pierwsze czterowersowe, następne to tercety, ale oczywiście istnieją sonety, gdzie trzy Trzy pierwsze strofy są czterowersowe, a sonet zakończony jest dystychem. Inne strofy, które są gatunkotwórcze, twórcze, to limeryk, sekstyna, oktostych. Tutaj powiedzielibyśmy o, również o strofach charakterystycznych znowu dla naszej poezji: strofie mickiewiczowskiej, Sławowskiej czy Sam safickiej. I wreszcie to, co nas będzie dzisiaj najbardziej interesować wersyfikacja, system wersyfikacyjny i systemy numeryczne i nienumeryczne. Poezja czerpie, czerpie z mowy. Rytm wiersza tworzy sylaba, akcent bądź zestrój akcentowy i pozycja tego akcentu w wersie. W związku z tym, Będziemy mówić o systemach wersyfikacyjnych jako układów wersów tworzących wiersz, ale o systemach numerycznych, gdzie dochodzi do pewnej ekwiwalencji tych elementów, które wyodrębniłem, i o systemach nienumerycznych, gdzie tej ekwiwalencji nie ma. Systemy nienumeryczne to średniowieczny wiersz intonacyjno-zdaniowy i współczesne wiersze wolne. Natomiast w metryce polskiej, w historii poezji polskiej, wydzielamy trzy systemy numeryczne: wiersz sylabiczny, czyli jednakowa ilość sylab w wersach, to pantadeusz, wiersz Toniczny, od tego trzeciego tutaj jeszcze zacznę. A więc jednakowa ilość zestrojów akcentowych w wersach. Zestrój akcentowy, czyli jednostka intonacyjno-składniowa skupiona wokół ważnego dla, niej, dla tej jednostki akcentu. Jeżeli można tutaj przypomnieć fragmencik wiersza Juliana Tuwima zatytułowanego Wspomnienie, który zaczyna się w ten sposób. Mimo zami jesień się zaczyna, złotawa, krucha i miła, to ty, to ty jesteś ta dziewczyna, która do mnie na ulicę wychodziła. Proszę Państwa, to jest trójzestrojowiec akcentowy. W każdym wersie występują trzy... Zestroje akcentowe mimozami, pierwszy, jesień, drugi, się zaczyna. Drugi wers złotawa, pierwszy, krucha, drugi, i miła, trzeci zestrój akcentowy i tak dalej. Cały wiersz jest w ten sposób zbudowany. Nas będzie interesował wiersz sylabotoniczny. Takie oto są zasady. Kompozycji tego wiersza. On został przetransponowany do poezji polskiej z metryki greckiej. O tym będziemy musieli pamiętać. W metryce greckiej wyróżniki działy się w obszarze sylab długich i krótkich. Teoretycy wiersza sylabotonicznego i twórcy, przetransponowali to na sylaby akcentowane i sylaby nieakcentowane w wierszu polskim. Trzy takie reguły obowiązują, aby pewien układ wierszowy nazwać wierszem sylabotonicznym. Pierwszy. Pierwsza zasada to jednakowa liczba sylab w wersach, tak jak w wierszu sylabicznym. Druga zasada Jednakowa liczba akcentów w wersach. I trzecia zasada. Jednakowe miejsce tych akcentów w poszczególnych wersach. Oto fragmencik lokomotywy Juliana Tuwima jako przykład. Ruszyła maszyna po szynach o spale. Szarpnęła wagony i ciągnie z mozołem, i kręci się, kręci się koło za kołem, i biegu przyspiesza, i gna coraz prędzej, i dudni i stuka, łomoce i pędzi. Dwanaście sylab w każdym wersie. W każdym wersie występują cztery akcenty, i te akcenty stoją w tej samej określonej pozycji, akcentowane. Akcentowana jest sylaba druga, trzecia, piąta, ósma i jedenasta. A więc mamy do czynienia z wierszem sylabotonicznym. Większość lokomotywy jest właśnie napisana wierszem sylabotonicznym. Ale istotny dla sylabotonika. Jest, jest istotna jest jeszcze jedna zasada. Stopa, użycie stopy. To też termin i miara przejęta z metryki greckiej. W naszej poezji definiowalibyśmy ją jako układ sylaby akcentowanej i skupionych wokół niej sylab nieakcentowanych. W naszej metryce odnajdziemy pięć takich stóp. W metryce greckiej jest ich zdecydowanie więcej. Trochę odpowiada najbardziej naszej metryce i położeniu akcentu jako akcentu paroksytonicznego. To jest stopa dwusylabowa, gdzie literką A oznaczyliśmy stopę akcentowaną, a Kreseczką poziomą sylabę nieakcentowaną. Akcent brak akcentu, to trochę, choćby w wyrazie pole, prawda? Tutaj jest ta, ten obszar realizowania się trochę. Odwrotnością trocheja jest jamb, a więc stopa nadal dwusylabowa, gdzie pierwsza sylaba jest nieakcentowana, a druga sylaba akcentowana. To na przykład nasze wyrażenie we mgle. I trzy stopy złożone z trzech sylab. Znowu najbardziej polski, amfibrach, gdzie sylaba akcentowana stoi po środku, a więc mamy brak akcentu, akcent, brak akcentu. I to znowu będzie albo polski wyraz trójcylabowy, albo na przykład wyrażenie po ziemi. Drugą stopą będzie daktyl złożony z sylaby akcentowanej jako pierwszej, i potem pojawiają się dwie sylaby nieakcentowane to na przykład wykrzyknik ratuj się! I wreszcie anapest. Stopa złożona z trzech sylab, gdzie akcentowana sylaba stoi na końcu, a poprzedzają ją dwie sylaby nieakcentowane. Też wykrzyknik, a to drań! Jeżeli znowu przyjrzymy się fragmentowi lokomotywy, to proszę zobaczyć, że ten regularny rozkład akcentów, Układa się w stopę, którą nazwaliśmy amfibrachem, że każdy wers można podzielić właśnie na, na raz, dwa, trzy, na cztery takie występujące amfibrachy. Ruszyła, to pierwszy amfibrach. Maszyna, drugi amfibrach. Po szynach, trzeci. Po spale, czwarty amfibrach. I tak do końca. Gdyby przyjrzeć się przykładom realizowania się innych stóp, innych niż amfibrach, to proszę zwrócić uwagę, w jaki sposób stopy regulują rytm tych fragmentów wierszowych. Na samym początku czterostopowiec, trocheiczny wiersz. W którym każdy wers składa się z czterech trochejów, tetrapodii trocheicznej. W zimie sypkie spadną śniegi, ślad twój będzie wyraźniejszy, świat wypełni się po brzegi, przytulniejszy, wygodniejszy. To fragment utworu Jarosława Iwaszkiewicza. I odwrotna yy, sylaba Jamp, jego realizacja w utworze Stanisława Barańczaka, pieśń zimowa dwudziesta trzecia. Gdy świeci nam Neonów blask bądź wielkoduszny nie szyć z nas, gdy plami nam nienawiść twarz, przed lustrem postaw spojrzeć kasz. Charakterystyczne są tutaj właśnie zakończenia oksytoniczne wszystkich wersów. I dwie stopy trójsylabowe. Tak wygląda daktyl jako trójstopowiec daktyliczny w wierszu wasilewskiego we fragmenciku Katedra na Wawelu. Cisza w wawelskiej katedrze. Zmrok osiadł sklepień, załomy. Nikt się nie modli, nie żebrze, i tak dalej, i tak dalej. Yy, trzy daktyle, ale proszę zauważyć, że w klauzuli wersów te daktyle są jak gdyby ułomne, pozbawione pozbawione jednej sylaby nieakcentowanej. Bardzo ciężko ułożyć wiersz o takim regularnym zakończeniu daktylicznym. I druga, drugi przykład na czterostopowiec anapestyczny, a więc wiersz składający się z czterech anapestów. Wiersz fragmencik, początek wiersza tu Zadymka, który wybrzmiewa tak: Senność gęsta jak śnieg i krążąca jak śnieg, zasypuje śnieżnymi płatkami sennymi. I znowu raz, dwa, trzy, cztery anapesty, ale w wersie drugim dochodzi jak gdyby do nieregularnej realizacji anapestu. Jest jak stopa jest w klauzuli poszerzona, jak gdyby o jedną sylabę nieakcentowaną. To ze względu na metrykę polską, ale jednocześnie są to oczywiście sposoby urozmaiceń realizowania wiersza sylabotonicznego, z którego bardzo bardzo często poeci korzystali. I poeci romantyczni, którzy wprowadzili wiersz sylabotoniczny do poezji polskiej, i poeci końca XIX, początku XX wieku. Zdarzają się zresztą wiersze sylabotoniczne nieregularne jeszcze i teraz. Zatem, Nazwijmy te ułomności czy niedogodności realizacyjne poszczególnych stóp. Chodzi w gruncie rzeczy o zjawisko kataleksy, a więc odcięcia sylaby nieakcentowanej, albo w klauzuli wersu na zakończenie, albo przed średniówką, jeżeli wers jest rozbudowany. Może to być jedna sylaba albo i nawet dwie odrzucone z rozmiaru stopowego. Proszę zobaczyć, że w tym fragmencie pierwszym mamy właśnie taką kataleksę w przypadku realizacji trocheicznej wiersza. Wersy nieparzyste, pierwszy i trzeci, mają tylko swoje. Sylaby akcentowane, pozbawione zostały sylab nieakcentowanych. Raczej zawróć, raczej nadłóż parę staj, choćby Cię spalił, wiatr oślepił, przed tą karczmą nie zatrzymuj sań, nie pij, moja miła, nie pij. I sytuacja druga, którą nazwiemy hiperkataleksą. Czyli dodanie sylaby nieakcentowanej do stopy i ponownie, albo w klauzuli, albo w średniówce poszczególnych wersów. Fragmencik kwiatów polskich Juliana Tuwima, ten fragment opowiadający, kiedy pra tańczy, i proszę zauważyć, że Pojawia się anapest, ale w klauzuli jest on hiperkatalektyczny. Dołożona zostaje jedna nieakcentowana sylaba. A tu noga ugrzęzła, drzazga w bucie uwięzła, bo ma dziurę w podeszwie, mój pretendent na męża. Spróbujmy umotywować użycie takiej organizacji wiersza, która właśnie polega na ekwiwalencji wierszowej. Ekwiwalencji wierszowej. Po co niekiedy pewnie tak starannie, ja wiem, liczyć te sylaby, utrwalać zgodność danego wiersza, aczkolwiek zdarzają się świadectwa, które opowiadają, że poeci wcale nie liczyli mozolnie tych sylab po prostu rytm wiersza układał się niekiedy szybciutko niekiedy nieoczekiwanie długo i tworzony był wiersz lechoń mniej więcej pisze że nie pracował w sensie zapisu i liczenia sylab ale chodzenia nocami i dniami po pokoju aby stworzyć jeden z jego Sylabotonicznych wierszy. Otóż, proszę Państwa, na to pytanie, czy to takie ważne, te liczby, te rachunki w układzie i opisie wiersza, czy powinniśmy się poddać również sugestii oddziaływania tego rachunku poetyckiego w lekturze? Odpowiedzieć należy tak, powinniśmy, bo zakładamy, że forma jest treścią, że forma buduje również znaczenia. Czy może przede wszystkim niekiedy znaczenia, ale znaczenia poetyckie. Dzięki niej powstaje sens wypowiedzi poetycki, nieliteralny, jako znaczeniowy ekwiwalent tego, co poeta chce wyrazić. Nie na poziomie leksykalno-składniowym, ale na poziomie fonetycznym układu sylab akcentowanych i nieakcentowanych przemawia do nas i tu na tym poziomie buduje znaczenia i swoje sensy, sensy poeta. Więc na zakończenie przyjrzyjmy się jednemu z wierszy Leśmiana i zróbmy taką króciuteńką analizę wersologiczną utworu, pokazującą, jak strona wersyfikacyjna buduje znaczenie i jak oddziałuje na nas w trakcie lektury. To wiersz Bolesława Leśmiana bez tytułu, który wybrzmiewa w ten sposób: Mrok na schodach, pustka w domu nie pomoże nikt nikomu. Ślady twoje śnieg zapruszył, żal się w śniegu zawieruszył. Trzeba teraz w śnieg uwierzyć, i tym śniegiem się ośnieżyć, i ocienić się tym cieniem, i pomilczeć tym milczeniem. Osiem sylab w każdym wersie, cztery akcenty jednakowo ułożone w każdym wersie na pierwszej, trzeciej, piątej i siódmej. A więc zbudujemy z tego trocheje, cztery trocheje w każdym wersie. Wiersz, który można nazwać tetrapodią trocheiczną. Zapytajmy o funkcję tej tetrapodii. Proszę Państwa, proszę zauważyć, że strofa pierwsza tego wiersza to liryka opisowa. Świat przedstawiony, zawierający taką sytuację rozstania, ślady Twoje śnieg zapruszył i pustki, samotności, nieobecności to osoba, która siedzi pół, sama w pokoju, zrozpaczona jakimś rozstaniem. I pyta, co robić. Strofa druga to liryka refleksyjna. Tutaj zaczyna, proszę zobaczyć, działać składnia wiersz ułożony na bezokolicznikach. Mamy do czynienia z takim poetyckim równaniem, że śnieg w tym wierszu to cień i mrok, pustka i milczenie, a więc dosłownie zapruszył ślady. Metaforycznie w nim potrafi się zawieruszyć żal. A więc tutaj śnieg już funkcjonuje jako pewna metafora, on jest wszędzie, otula wszystko. To, co jest za oknem, i to, co jest wewnątrz domu. Jako mrok na schodach i pustka w domu. I ta druga strofa podpowiada, co zrobić. Jeżeli wszędzie jest śnieg, to trzeba teraz w śnieg uwierzyć. I tym śniegiem się śnieżyć. Wyjście z rozpaczliwej sytuacji jest możliwe tylko wtedy, kiedy potrafimy w tej sytuacji wytrwać, przetrwać ją. Proszę zobaczyć, że ta tetrapodia trocheiczna jeżeli byśmy ją potraktowali, ja specjalnie nie zaznaczałem literkami a akcentów, ale ukośnikami, ona jako ikona dźwiękowa oznacza taki monotonnie, jednostajnie całymi dniami, godzinami padający śnieg, tam za oknem fizyczny i we mnie metafizyczny. Pewnie tak dałoby się tłumaczyć zastosowanie Trocheju w wierszu Bolesława Leśmiana. Dziękuję Państwu serdecznie za uwagę.